Zaczynamy okres przygotowawczy, który będzie trwał 8 tygodni. 5 tygodni to okres przygotowania ogólnego, 3 specjalnego. Będziemy się spotykać 5 razy w tygodniu plus mecz kontrolny. Do dyspozycji będziemy mieć siłownię, zajęcia w terenie. Będziemy mieć również zajęcia na Orliku Uryckim, a także w hali ZSO numer 2. Wszystko będziemy kończyć meczem kontrolnym. Mamy w tym okresie przygotowawczym 8 takich spotkań, które będą się odbywać w weekendy. Jedno spotkanie będzie w tygodniu. Jeżeli chodzi o cel na rundę wiosenną, no wiadomo, ja sobie tutaj stawiam zawsze wysoko poprzeczkę i tym razem też będę walczył razem z moją drużyną o zwycięstwo w tej lidze, a co za tym idzie, awans do czwartej ligi. Nie ukrywam, że przydałoby się kilka transferów do naszej drużyny, żeby troszkę poszerzyć kadrę. Myślę też o dwóch, trzech chłopakach z juniorów, żeby się ogrywali tutaj od starszych się uczyli zawodników. Okres przygotowawczy musimy przepracować bardzo solidnie, bo to jest podstawa na cały rok. Patrząc na rok 2010, gdzie bardzo solidnie drużyna przepracowała okres przygotowawczy, a co za tym idzie, zdobyła bardzo dużo punktów i grała bardzo dobrze w roku 2010. Dzięki. Stop! Załóż stawkę! No gdzie? No ale w miejscu! Dobra, jak to zrobić?